Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć kilka słów o modyfikatorach, i będzie to taki materiał raczej przeznaczony dla osób początkujących w celu tylko zaprezentowania tych modyfikatorów, nie w celu dokładnego tłumaczenia. Jeżeli macie jakieś problemy, zajrzyjcie do konkretnych tutoriali na ich temat. Więc teraz, tak, szybkie modyfikatory. Są to narzędzia, które dotyczą przede wszystkim meszy, ewentualnie krzywych. Czyli jeżeli mam jakiś mesz, dodany jako cube na przykład, to do takiego mesza mogę dodać modyfikator i robię to w trybie obiektowym, czyli wtedy kiedy tutaj jest object mode. Panel z modyfikatorami znajduje się w panelu modyfikatorów, co brzmi jak masło maślane i tu mamy modyfikatory. Pierwszym z nich jest array. Array powoduje, że widzę więcej obiektów niż jeden, ponieważ to jest modyfikator kopiujący te obiekty. Mogę ich ilość tutaj ustawić, mogę ustawić również separację między nimi, mogę tę separację ustawić również za pomocą innego obiektu. Jeżeli będę miał na przykład taki obiekt jak stożek, to ten stożek stoi sobie teraz, tutaj w środku, i tego stożka użyję jako określenia, jak daleko mają być kolejne klocki. A więc jeżeli wyłączę ten offset, a wybiorę sobie z object offset stożek. To w tym momencie to właśnie ten stożek określa, gdzie mają stać poszczególne klocki. Zobaczcie, jak to działa. Jeżeli przesunę stożek, to klocki się odsuwają. To dlatego, że odległość między tymi dwoma obiektami, czyli między tym klockiem a stożkiem, który jest tutaj ukryty, to jest właśnie coś, o jaką odległość odsuwam każdą kolejną kopię. Fajna opcja tutaj jest dlatego, że mogę te stożki teraz przekręcić. To znaczy, jeżeli przekręcę taki stożek. On jest teraz zaznaczony tutaj w środku. To to przekręcenie skopiuje się na kolejną kostkę, później na kolejną, jeszcze na kolejną. I efekt tego wygląda w ten sposób. A więc za pomocą modyfikatora Array mogę robić różne bardzo fajne rzeczy związane z moimi przedmiotami, które mam na scenie. Tak może to wyglądać. Bardzo fajna rzecz. Polecam tutorial. Tam jest to wszystko dokładnie wyjaśnione. Kolejna rzecz. Mam taką kostkę. Usuwam modyfikator Array. Dodaję modyfikator Bevel. Bevel to jest modyfikator, który bardzo ładnie ścina krawędzie, na różniki, a więc mogę za jego pomocą stworzyć kształt, który jest z tej kostki zrobiony. I tak działa to na wszystkich innych meszach. Bardzo prosta rzecz, polecam uwagę. Mam także kolejny modyfikator, który nazywa się bulin. Bulin to jest modyfikator, który wymaga dwóch obiektów, a więc muszę mieć kostkę i na przykład coś takiego jak kulkę. Jeżeli taka kulka będzie stała sobie tutaj obok, to na kostkę. Mogę dodać modyfikator bulin. Ten modyfikator wymaga wtedy podania jednego dodatkowego obiektu. Wybiorę z tej listy kulkę, którą dodałem. W tym momencie widać, że kostka znikła. To jest dlatego, że w tym momencie ten modyfikator kostkę zamienia na część wspólną kostki i kulki, ale jeżeli kulkę przesunę, to w tym momencie tutaj się zacznie pojawiać kostka. Najlepiej to widać wtedy, kiedy włączę widok siatki. No, akurat tego nie widać, bo to jest część wspólna. Zmieńmy zatem ten modyfikator bulin w kubie, zobaczcie, że tu nie mogłem go zaznaczyć, tutaj mogę, na coś takiego jak Difference na przykład. Jeżeli teraz wsadzę tą kulkę w mojego kuba, no to one się przenikają, ale mogę ukryć tę kulkę za pomocą kliknięcia tutaj w to oko w Outlinerze. Oko ukrywa kulkę, za to odpowiada również klawisz H. Klawisz H lub Alt H ukrywa albo odkrywa obiekty. Tak czy inaczej, jeżeli kulkę ukryję, to kulki nie widać, natomiast widać, że z kostki ta kulka wycięła dziurę. Tak działa właśnie modyfikator boolean. To jest różnica pomiędzy dwoma obiektami. Ostatnia opcja to jest union, to jest ich wspólna część, a więc mam tutaj połączenie tych dwóch obiektów. Jak widać, to jest w ten sposób teraz zrobione. OK, mogę teraz tę kulkę usunąć. Myślę, że wywalimy ją stąd. Usunę ten modyfikator. Ok, wróciłem do punktu wyjścia. Teraz kolejny modyfikator to jest build. Nie będę o nim na razie mówił, bo wymaga on animacji. Mogę mówić decimate, ale nie jest istotny. Omówię edge split. Edge split jest bardzo przydatny. Z tym, że najlepiej pokazać jego działanie na przykład na cylindrze. Zobaczcie, to jest okrągły cylinder i ma bardzo gładkie podstawy, ale niezbyt gładkie ściany. Chciałbym, żeby one były gładkie. W związku z tym włączam cieniowanie na smooth. I nagle następuje tutaj jakaś zwała. Niezbyt dobrze wygląda, bo nie widać tej ładnej granicy, która wcześniej była widoczna. W tym momencie z pomocą przychodzi nam właśnie modyfikator Edge Split. Dodaję Edge Split i w tym momencie mam wszystko ładnie wygładzone. Działanie uboczne tego modyfikatora jest takie, że on tutaj fizycznie rozcina mesza, ale w tym momencie jak jest dodany i działa chwilowo na obiekt, nie ma to znaczenia dla nas. Kolejny modyfikator, który można byłoby zaprezentować, to jest modyfikator o nazwie Mirror. Mirror przydaje się wtedy, kiedy robimy coś z modelowaniem, a więc wtedy, kiedy zmieniamy nasz obiekt, a więc muszę być w trybie edycji. Dodałem Mirror, nic się nie stało. Mogę teraz zrobić coś takiego, że no, weźmy sobie, że usunę ten obiekt, dodam kostkę. Tę kostkę przetnę na pół, ona jest teraz przecięta i usunę połowę tej kostki. Zobaczcie, wywaliłem tutaj połowę kostki. Jest tylko połowa, widać, że jest dziura. Przeciąłem ją oczywiście za pomocą klawiszy CTRL-R. Ale jeżeli teraz dodam modyfikator mirror, to on automatycznie mi tą połowę kostki odbije na drugą stronę. Jeżeli wszystko zaznaczę i odsunę, to będzie widać, że to jest takie lustro. Ten mirror działa wzdłuż osi X teraz, bo jest zaznaczona oś X. Okay? A więc nie działa w żadnej innej osi. Ale gdybym zaznaczył na przykład teraz oś Z, to będzie jeszcze działał w osi Z. Oczywiście w osi Y również może działać. A więc mogę robić różne śmieszne kształty. Wynikające z działania tego modyfikatora. Tak on właśnie się zachowuje, trochę jak kalejdoskop wygląda, sami przyznacie. Dobra opcja, polecam tutorial na jego temat. Kolejny modyfikator, gdybym chciał go tutaj dodać, to jest na przykład modyfikator taki jak skin. Skin jest bardzo fajnym modyfikatorem, ponieważ można mieć kilka prostych wierzchołków, na przykład usunę te trzy, które były dodane do plane'a, no, został mi tylko jeden. I jak dodam taki modyfikator skin, to w tym momencie z tego wierzchołka robi się klocek, ale naciskając klawisz E, mogę wyekstrudować z takiego wierzchołka jakąś strukturę, a więc mogę zbudować coś na kształt ludzika na przykład. I to jest specjalnie po to zrobiony modyfikator, aby szybko można było robić różnego rodzaju ludziki, takie, których akurat potrzebuje jakiejś na przykład animacji. Zresztą to jest tylko wyjściowy kształt, a nie docelowy model. W takim razie można go później tuningować. Mogę również ścisnąć Ctrl A, gdy mam zaznaczony ten wierzchołek i powiększyć średnicę tego, co wyciągam. Ctrl A i mogę pomniejszyć troszeczkę, więc jest tutaj pewna kontrola nad tym. Mogę tego ludzika zamieniać w jakieś takie fajnie wyglądające kształty, a sam modyfikator będzie w każdej chwili mi tutaj modyfikował mesh, powodując, że geometria będzie się odpowiednio ustawiała. Tak to wygląda. Czasami widać, że robi błędy. Niemniej jednak, zamiast modelować w pocieczoła tego typu kształt, możemy spróbować użyć modyfikatora i szybko wygenerować sobie takiego właśnie ludzika. Dlatego, skin jest polecany. Oczywiście, w kursie jeszcze go nie zrobiłem. Nie opowiedziałem o nim. Kolejny modyfikator, który już zdaje się pokazywałem w przedniej części kursu na samym początku. To jest modyfikator, który nazywa się Subdivision Surface. To jest modyfikator, który rozcina ściany. On te ściany rozcina geometrycznie, dodając do nich takie zaokrąglenie. Kolejny stopień to te ściany, które teraz są, będą rozcinane jeszcze na dodatkowe. musiałem tutaj włączyć sobie rysowanie. I teraz jak wcisnę klawisz D, to powinienem widzieć jakieś rysowanie. Zaraz to jest tu. O! A więc wciskam D i ta krawędź po kolejnym stopniu będzie się mi tutaj od razu rozcinała na kolejne, jakby dwie krawędzie. Tak to działa. Bardzo przydatny modyfikator, bardzo często używany. Używa się go do wygładzania geometrii. Proszę zobaczyć, jakie kształty można zrobić. Więc tam, gdzie wierzchołki się spotykają, tam dostaje ostry kształt. Tam, gdzie są wierzchołki odległe od siebie, tam kształt jest wygładzony. Bardzo przyjemna rzecz. No i szybko można robić różnego rodzaju fajne kształty. Kolejny modyfikator, który się przydaje. To jest modyfikator, który dodaje grubość do obiektów. Dodałem sobie teraz cylinder, wyłączę jego podstawy za pomocą wyboru typu podstaw. I jak dodam teraz modyfikator, który nazywa się Solidify, to ten modyfikator dodaje mi grubość do obiektu, jak widać tutaj. Grubość mogę zmieniać za pomocą tego parametru. Mogę także zmieniać, w którą stronę ta grubość jest dodawana za pomocą parametru offset. Więc teraz grubość leci na zewnątrz, a teraz, jak offset jest minus 1, to leci do wewnątrz. Ok? Tak to działa. Bardzo fajny modyfikator, przydaje się do robienia kubeczków. Na przykład wystarczy tylko, że tutaj teraz dodam podłoże F i mam elegancki kubeczek. Jeżeli go dodatkowo jeszcze przetnę i przeskaluję trochę w dół, to wygląda normalnie, jak małe wiaderko. Taki sprytny modyfikator. Oczywiście jest cała reszta modyfikatorów, które działają w bardzo różny sposób. Na przykład jeden z tych modyfikatorów to jest Wave, ale on jest związany już z animacją, z takimi bardziej ciekawymi zastosowaniami. Jeżeli za pomocą Subdivida sobie potnę mesh, to taki Wave będzie mi ten modyfikatorem wyginał mesha. jeżeli wtedy przesunę się w animacji, to będę widział, jak wygląda mój obiekt. Bardzo przyjemna rzecz i działa na wszystkie obiekty, które dają się zmodyfikować modyfikatora. Myślę, że to jest taka krótka zajawka tego, co można zrobić. Oczywiście znacznie więcej jest w kursie, także zachęcam do studiów i obejrzenia, jak to wszystko działa. Kombinując modyfikatory, można zrobić bardzo ładne, złożone kształty, np. beczkę, śmigło albo jakieś inne rzeczy. Dziękuję za uwagę.